Nazbierało się trochę. Dzisiaj gadżety związane z podróżą. Słuchajcie, co to jest? Co my tu mamy? To jest, słuchajcie, genialna sprawa. To taka śmieszna sytuacja. Będziecie się ze mnie śmiać teraz. Trochę się tego nazbierało. Hej kochani, witajcie w kolejnym filmie. Tak jak wam obiecałam, dzisiaj gadżety związane z podróżą, z wakacjami. Mam też plecak, który chciałam wam pokazać. Mam w sumie dwa plecaki i jeden muszę oddać. Są to rzeczy, które kupiłam przede wszystkim na Amazonie. Dla tych, którzy mają dostęp do Amazonu, w końcu postanowiłam, że na Amazonie zrobię sobie jakby taką zakładkę, gdzie będę trzymała wszystkie te moje rzeczy, które kupiłam, które wam polecam, przynajmniej tym, którzy mają dostęp do Amazonu. Szkoda, że to tak nie funkcjonuje jeszcze w Polsce, bo byłoby to o wiele łatwiejsze i wszyscy mogliby sobie skorzystać. Na Amazonie to są linki afiliacyjne. Jak będziecie z nich korzystać, to jakiś tam procent leci na moje konto. Są to groszowe sprawy, ale bardziej chodziło mi o to, żeby zebrać te wszystkie rzeczy i nie wysyłać osobno każdemu linku. Możecie sobie pooglądać. Nawet jeżeli nie macie dostępu do Amazonu, to możecie sobie pooglądać, co mi się sprawdziło, a co nie. Ale przejdźmy do meritum. Coś, co mi ułatwi pakowanie. Oczywiście to nie są rzeczy tylko dla mnie. To są rzeczy dla naszej całej rodziny. Pakowanie w torbie. To jest komplet takich pojemników, takich toreb, do których się będziemy pakować. Tutaj mamy wkładkę, więc to równie dobrze może być nawet kosmetyczka. To jest cały komplet, słuchajcie. I teraz tak, tu mamy większe te pojemniki, więc to na pewno będzie fajne do większych walizek, żeby sobie tutaj włożyć na przykład dżinsy do jednego, do drugiego, jakieś swetry, koszulki. Tutaj taka torebka z myślą, moim zdaniem, o butach. Spokojnie dwie pary butów wejdą. Wejdzie. Mamy kolejną, podobną. Tu jest worek. To w sumie worek mógłby być na buty. Równie dobrze. Albo taki worek na przykład na brudne pranie potem. Bo gdzieś to brudne pranie też musimy trzymać, żeby tych reklamówek nie było. O, tu mamy kolejną kosmetyczkę. Jeszcze jedna torebka. Bardzo dużo tego jest. Ojejku, strasznie dużo tych. I to był dopiero jeden komplet, a takich kompletów mam dwa. Tak? Tak. I to jest drugi komplet innej firmy. Zobaczymy, jak one się różnią i czy się różnią. O, już widzę, że się różnią. Tu od razu jest kosmetyczka. Fajna do zawieszania. W łazience można sobie na haczyku powiesić, tutaj powkładać kosmetyki. Czekajcie, bo w środku tutaj są kolejne torby. O, bardzo fajna. Uzupełnię sobie. O, i w środku są jeszcze jakieś takie tutaj przegródki i kieszonka z przodu. Bardzo fajny, bardzo mi się podoba ten komplet. Tutaj mamy jeszcze jedną taką mniejszą kosmetyczkę. Tu mamy znowu torbę, tym razem taki worek nieco większy, powiedziałabym właśnie na brudne pranie idealne. Tutaj buty. Zgaduję, teraz tak strzelam troszeczkę. O, lubię też takie torby, które są prześwitujące, że od razu widać, co jest w środku. O, fajne, bo są wszystkie takie. Jak widzicie, ja to otwieram razem z wami, bo nie widziałam. Bardzo porządne te zamki, takie porządne zapięcia. To nie jest plastikowe, tylko metalowe. No okej. O, fajnie, bo te akurat tutaj, te torby nie są za duże, więc będą super. Tutaj mam, sama nie wiem co, bo już zapomniałam. Okej. Tu mam komplet też torebek, ale to już na kosmetyki. Myślę, że te dwa komplety na naszą piątkę spokojnie wystarczą, tym bardziej, że my chcemy tym razem podróżować tak bardziej minimalistycznie, ale to wam jeszcze wszystko pokażę. A, i tutaj mam trzy takie kosmetyczki dla trzech dziewczyn.
i to są kosmetyczki na kosmetyki płynne. I te akurat kosmetyczki wzięłam z myślą o naszej podróży do Grecji i w te kosmetyczki muszą się zmieścić nasze jedyne kosmetyki, więcej nic nie bierzemy. No i jeżeli właśnie chodzi o kosmetyki, to tu mam jeden komplet. Wydawało mi się, że miałam dwa te komplety. Ale jak widać... Aha, mam jeszcze jeden. Dobra, pokażę Wam teraz, bo to też jest coś fajnego. Tu wzięłam taki komplet, gdzie fajne silikonowe pojemniki z szerokim wejściem, więc nie ma problemu wlania balsamu. Widzę, że tutaj dali jeszcze taki maluteńki lejek. Tutaj mamy tak dwie takie większe buteleczki, dwie takie mniejsze, cztery takie maluteńkie opakowania na kremy. Bardzo fajny ten komplet. Tu jeszcze spray i tu może być... Tu bym dała odżywkę bez spłukiwania. Jeszcze mamy jeden... O, tu mamy nawet szczotkę. No, dobre, dobre, bo wiele razy jest tak, że potem tego nie idzie tak domyć. Szczotka do tego. A tutaj mamy jeszcze patyczki jakby do kremów. I widzę, że jest tutaj jeszcze opis. O, do naklejenia. Jeżeli chodzi o opakowania, to mam jeszcze jedno. I tutaj są same worki na buty. Wiadomo, tych butów jest zawsze na więcej. Wiedziałam, że tu będzie jakby po jednym worku na buty, czyli tam mam dwa. A tutaj mam jeszcze takie zwykłe worki zaciągane na buty, czy na brudne pranie. Na pewno wystarczą. I jeszcze mam jedne pojemniki. Pojemniki na kremy. Bardzo fajnie to wygląda. Słuchajcie, zobaczcie. Cały komplet od razu przychodzi. Tutaj są buteleczki właśnie na krem, na balsam. Ile tu mamy? 50 ml. Są różne kolory. Ja wybrałam sobie taki niebieski. To jest silikon, słuchajcie. To jest etui silikonowe, mięciutkie. Góra jest z plastiku, ale fajnie zachodzi i nic się z tym nie dzieje. Bardzo bezpieczny w podróży. Ok, tutaj mam dwie przełączki. Polska, europejska przełączka, gdzie tutaj na przykład macie wejście amerykańskie. Tutaj też, ale tu jest z bolcem. I tutaj od razu są wejścia na USB. W tym pudle mam ostatnią rzecz, która jest rewelacyjna. Zamówiłam to dla siebie. Kiedyś to zamówiłam dla mojej mamy. I mamie się bardzo podobało. Słuchajcie, co to jest? To jest wiatraczek przenośny. Nie na baterię, tylko na akumulator, bo ładuje się go przez USB. To przychodzi właśnie z takim podłączeniem. Tutaj hops i właśnie do tej przełączki podłączacie i ona się ładuje i bardzo długo wytrzymuje. Już Wam pokażę, jak to wygląda. Wiatraczek ten rozkłada się tak, to jest taki misio, którego się rozkłada. Ale przyjemnie. Ma raz, dwa. Dwa poziomy prędkości. A oprócz tego, muszę do tego dojść. Przytrzymujemy. I mamy jeszcze latarkę, więc to jest taki niezbędnik do damskiej torebki. Super, super. To też zamówiłam na prezenty do Polski, ale... Ok, idźmy dalej. Jadąc dalej na Amazonie, zamówiłam sobie kosmetyczkę. Ta kosmetyczka pójdzie do tego większego bagażu, który biorę do Polski. Ja już widziałam kiedyś wcześniej te kosmetyczki. Bardzo fajne są te kosmetyczki. One wyglądają w ten sposób. Patrzę, w podgląd przewidzicie. I jak sobie ją rozepniecie, ona się w ten sposób rozkłada na płasko. I wtedy jest bardzo fajnie wszystko dostępne. Dobra, dalej. Co my tu mamy? To jest, słuchajcie, genialna sprawa. Jak ktoś podróżuje tylko z plecakiem, a my tak będziemy podróżować właśnie do Grecji, tylko plecak.
o wymiarach 40-30 na głębokość chyba 20, więc to jest challenge dla nas, ale w sumie nie potrzebujemy wiele rzeczy, zwłaszcza, że jest ciepło. To słuchajcie, jest poduszka do podróży. Taka poduszka, którą się zakłada na szyję. Dlaczego taka mała? A dlatego, słuchajcie, bo to jest poduszka, którą można sobie wypchać. Wypychacie ją właśnie t-shirtami, skarpetkami. Czekajcie, gdzie ona? Bo tutaj ten zamek tutaj jest. Wypychacie ją, ona wtedy się robi wielka i możecie sobie na niej spać w samolocie. Odpiąć ten duży pasek. I wtedy macie tylko ten mały. I to będzie opcja dla mnie, bo ja tego dużego paska nie potrzebuję. Wypycham taką poduszeczkę i będę miała dwa w jednym. I przede wszystkim dodatkowe miejsce na rzeczy. Chciałam powiedzieć skarpet, ale nawet nie planuję skarpet brać. Także to jest super gadżet. Mam w sumie z Amazonu jeszcze plecak. Długo myślałam nad plecakami i dziękuję Wam za wszystkie propozycje, które przysłaliście. W sumie były dwa takie, które mi się bardzo podobały. Między innymi był właśnie ten Donut, nie pamiętam jaka to była nazwa. Ale stanęło na tym North Face. Ale będzie to plecak, który i tak zwrócę, bo znalazłam jeszcze lepszy. Słuchajcie, tak. Jeżeli chodzi o North Face, to był plecak, który mi się podobał. Ale ten kolor, po prostu ten kolor jest prześliczny. On jest prześliczny, ale przeniepraktyczny. Bardzo, bardzo niepraktyczny. Myśleliśmy po prostu, że Hania mogłaby chodzić z nim potem do szkoły, bo nie wiem czemu, po prostu chyba taka moda jest. Większość dziewczyn tutaj w high school ma właśnie te plecaki z North Face'a do szkoły. Bardzo fajne przegródki, ma tych przegródek dużo. Niestety ten kolor będzie sprawiał, że jak ja go będę dawać za każdym razem, zobaczcie, sporo miejsca jest, w samolocie, na ziemi, to ten plecak po prostu będzie masakrycznie brudny i będzie go ciężko czyścić. Natomiast do szkoły czemu nie? Tu jeszcze jest ostatnia przegródka ze wzmocnieniem na plecy, na komputer. Także sam plecak, sam w sobie jest super. Jest bardzo ładny. Ja chciałam jasny plecak początkowo, bo chciałam, żeby pasował mi i do sukienek, i do rzeczy sportowych. Ja będę nagrywać taki film, jak się pakuje na tydzień czasu. I tam Wam też zdradzę, jakie ja mam sposoby na to. Także ten plecak nie, bo znalazłam inny plecak. Pokazywałam to na którymś z vlogów, jak byłam i zauważyłam takie piękne plecaki z Samsonite. Słuchajcie, kupiłam sobie plecak, który jest o wiele mniejszy od tamtego, ale ten na pewno będę mogła zabrać do samolotu. Tamten był troszeczkę minimalnie większy, chyba 5 cm niż dozwolone wymiary. Tak jak mówię, czy Wizzair, czy Ryanair, chyba to ma 40 na długość, 30 na szerokość i 20 cm na głębokość. No tak, i ten, słuchajcie, plecak, który jest w ogóle zrobiony z recyklingowanych materiałów, on w TJ Maxx, ja go znalazłam za 79-80 dolarów z podatkiem. I on ma bardzo dużo przegródek, bardzo, chciałam powiedzieć, bardzo dużo miejsca. Tego miejsca nie ma aż tak strasznie dużo. Tak, pokażę. Tu macie kosmetyczkę w środku. Mogę już to w sumie urwać. No, może to odepnę lepiej potem, bo jak coś zniszczę. Kosmetyczka ma swoje przegródki w środku. Nie będę się bała, słuchajcie, że mi się ten plecak brudzi. Jest bardzo wygodny. W tym plecaku przegródka z tyłu mi się wydaje na takie ważniejsze rzeczy, jak dokumenty, że wtedy czy paszporty mogę sobie tutaj wrzucić do tyłu, żeby nie było tak, że ktoś będzie miał łatwiejszy dostęp
czy w miejscach publicznych. No tak, bo już mnie ostrzegali ludzie, że właśnie, żebym w Atenach na przykład uważała przed kieszonkowcami. Okej. Ale tak jak mówię, porządny plecak, taki plecak na lata. Parę rzeczy, które upolowałam w TJ Maxie. Najlepszą zostawię na koniec. Tak, tutaj mam torebeczkę taką na telefon i jest to torebeczka, która się unosi na wodzie. To są takie malutkie pontoniki. Jest tutaj pasek i jest to torebka właśnie wodoodporna. Ale tak jak mówię, TJ Maxx. I w TJ Maxxie kupiłam jeszcze jeden komplet torebek. Torebek tych boksów. W tym kolorze. Okay. Tutaj mamy 6 torebek. Tutaj widać właśnie fajnie, jak można je sobie poukładać. Tutaj w środku jest taka większa torba. Czekajcie, wam pokażę. To jest torba. Mówmy na to, że to jest torba na pranie. Tu mamy większą torbę, torbę, swetry, jeansy. Podejrzewam, że te większe torebki w ogóle ich nie będziemy brać tym razem. Kolejną torbę też taką. Torba na butle. Schematowo lecimy. I taka mniejsza torebka. I tak, jak mówiłam, te większe pewnie zostawię na podróże z dużymi walizkami, a będziemy korzystać z tych mniejszych. O! Słuchajcie, i ostatnia rzecz. W TJ Maxxie. W dodatku na przecenie takie kosmetyczki. To taka śmieszna sytuacja. Będziecie się ze mnie śmiać teraz. Ale ten materiał mi... Tu są dwie tylko kosmetyczki. Ten materiał... Ja nie wiem, czy to będzie widać. Ten materiał, taka folia... Nie folia. O matko, jak to powiedzieć? Ten plastik, taka guma. To mi się kojarzy tak bardzo z takimi torebeczkami plastikowymi, jak ja byłam małym dzieckiem. I jak ja zobaczyłam to, jak poczułam, jak dotknęłam te torebki, mówię, nie, to z sentymentu po prostu kupiłam te kosmetyczki ze względu na ten materiał. Dotknij. Fajne, nie? Yeah. Tyle tego. Sporo, wiem. Plecak oddaję, więc będzie trochę mniej. A te opakowania, będziemy z nich wszyscy razem korzystać, dlatego tak dużo. Na jedną osobę to jeden komplet spokojnie Wam wystarczy. Dajcie znać, kochani, co Wam się podobało, który gadżet Wam się podobał, czy wszystko znaliście, czy było coś, czego nie znaliście. Ja Was serdecznie pozdrawiam, ściskam i widzimy się już w kolejnym vlogu, w którym będzie pewnie już jakieś pakowanie i wylot. Do zobaczenia. Pa!